Mistrzu, tutaj problem po prostu z przejechaniem tego wyścigu. Wygląda na to, że jeśli by mi się udało ten wyścig wygrać, to ostatni bym mógł nie ukończyć i chyba wygrać pierwsze miejsce, bo będę mieć ponad 100 punktów przewagi. Oczywiście tak nie zrobimy, ale tak tylko mówię, nawet jeśli byśmy wygrali. Będę się starał jechać powoli, spokojnie. Nie mamy co forsować tempa, skoro mamy aż tyle czasu. Tyle czasu i w sumie... Nawet jeśli bym nie wygrał, no to tutaj... Za dużo się nie stanie, a prawdopodobnie wygram, no bo... To był świetny manewr. No niestety, ale dość mocno się wloką. Ten wyścig będzie chyba dość długi, bo... Chociaż... Chyba nie taki jak na Bathurst. No, już jesteśmy na czwartym miejscu po jednym okrążeniu. No, tutaj było trochę niebezpiecznie, tutaj trochę zrąbałem i tu gościu mnie próbuje wywalić z drogi. No super, brawo. Ach, to było paskudne! Wszystko u ciebie w porządku? Lepiej na niego uważaj przez resztę wyścigu. Lepiej na niego uważaj, na tego zielonego i się zemszczę na nim. Chyba go wywalę z drogi, tego zielonego. A dobra, może nie. Przynajmniej mogę się z nim pościgać. Mówię, próbuję najczyściej jak się da jechać. I też nie mam, mówię, nie forsuję tempa, bo to bez sensu. Oni jadą, no zdecydowanie jadą za wolno jak na tym toru. Ten samochód naprawdę dobrze się prowadzi, nawet w deszczu. Bo ja tu nawet ręcznego nie używam, zresztą na deszczu ręcznego może lepiej nie używać. No jeżdżam cię, zielony pajacu. No tu trzeba uważać z dodawaniem gazu na wolnych zakrętach, czyli na taki jak ten nawrót. Bo tu, tutaj ten gaz trochę powinien chodzić... Aj, tutaj blisko było i bym wyleciał. Trochę powinien chodzić lżej, w sensie... On za szybko wchodzi. Według mnie. Przy naciśnięciu guzika. Tam wiem, na pewno można to zmienić, ale nie chcę. Dobrze nam idzie. Tylko tak trzymaj. To nie jest aż takie ważne. Co, zielony pajac? Aut z drogi, lamusie. Jestem piąty, tak? No i spoko, przynajmniej tak bym teraz był na 100% pierwszy, a tak powoli podskakuję do góry. Praktycznie na każdym zakręcie tutaj można kogoś wywalać. To dopiero było szybkie okrążenie. Świetna jazda. No właśnie o tym mówię. A ja tak przyzwyczajenie dociskam, no bo to... Też wydaje mi się, że jak do połowy docisnę, to właśnie tego gazu jest... Aj. Uważaj na tego kolesia po wyścigu. Sorry, ziomek, już nic się nie stało. Cię przynajmniej nie wywaliłem kompletnie z trasy, nie? Dobra, i teraz dwóch przed nami. Two to go. Po tym wyścigu jest chyba jeszcze jeden i mamy ultimę z głowy.
kolejny etap z głowy i zostało tam już naprawdę mało etapów. Został nam ostatni, z tego co pamiętam, potrójny etap. Potrójny w sensie, że 3 mistrzostwa na etap, później po 2. Prawdopodobnie będą dłuższe. Tak strzelam. Pewnie jakieś wyścigi po 10 okrążeń, ale spoko. Mi to pasi. Ja lubię dłuższe wyścigi, nie? Krótsze wyścigi są takie dosyć, no nie, bez sensu. No chyba, że nie wiem, jak gra bardzo długa, bardzo długa. No wyścigów nie wiadomo ile, ale wolę ogólnie dłuższe wyścigi. Nie jakieś bardzo długie. Na przykład jak w F1, no to na 25% wyścigu sobie gram. Zawsze. No to jest taki fajny, fajny, to pół godzinki trwa wyścig. Fajna długość, zawsze tam można co nieco powyprzedzać się i tak dalej. Można podgonić czołówkę i tak dalej, można się pobawić. Można się trochę pobronić, jak się jedzie słabszym samochodem. I nigdy nie ma dublowania. A dublowanie, jeśli chodzi o F1 gry, mi się nie podoba za bardzo, jest dosyć kłopotliwe, boty trochę zajeżdżają drogę, tak więc... A kiedy walczysz z kimś tam z przodu, jest dublowanie, no... Minter. Dobra, teraz cię wyprzedzam. Sorry, ale na 2 okrążenia przed końcem... Obejmuje prowadzenie mistrz świata. Ciekawy byłby kierowca, który by tak w każdej kategorii jeździł. Ścigałby się tak wszystkimi samochodami, tak jak tutaj ja. Jak w tej grze. Ogólnie ta gra mi się podoba. Fajne jest to, że mamy aż tyle tych kategorii samochodów i... W sumie szkoda, że takiej gry teraz nie ma chyba. Ja nie wiem, jak ten nowy grid tam działa, ale to... Nie ma aż takiej różnorodności jak tutaj, bo tutaj jest ogromna różnorodność w tej grze. W sensie, oczywiście w nowych grach jest więcej samochodów, ale... Tu mamy te mistrzostwa, tak że... Nie wiem, po prostu... Mam do tej gry duży sentyment ogólnie, do tej serii gier. Na przykład w jednej grze mamy rajdy... Wyścigi samochodowe, rallycross. To jest super. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. I to na przykład różne rodzaje rallycrossu, tak? Mamy rallycross nawet monster truckami, mamy rallycross taki zwykły. Mamy jakieś Subaru, jakieś takie przerobione, mamy Clio, mamy Touaregi teraz ostatnio. No niektórymi powiedzmy się troszkę wyżej jeździ, łagodnie mówiąc, ale mimo wszystko. To mi się podoba. Jesteś na pierwszym miejscu, ale nie rozpraszaj się. Ups. Dawaj, atakuj mnie, ja bym się pobronił chętnie. Tylko tak fair, a nie. Na przykład co jak co, ale w serii F1, no to boty atakują naprawdę fair. W ogóle grają boty fair. Tam się fajnie się gra F1. To będzie moja jedna z ulubionych gier wyścigowych. Jest dość ciężko opanować ten samochód, ale jest taka satysfakcjonująca. Zjeżdżając z toru, zwalniasz. Staraj się tego unikać. No i patrzcie, na ostatnie pół okrążenia jeszcze Minter mnie wyprzedził. No ale po co tak hamujesz, gościu? No to głupie takie hamowanie, o 100 na godzinę po zakręcie. Później się dziwota, że ja w niego uderzę. No. Dobra, było trochę emocji pod koniec, ale... Minter tam się nadajesz najwięcej. Przebierania truskawek. No, trochę mi plecy będą od takiego siedzenia ciągłego. Tak, no zobaczcie, w tym momencie możemy już ten wyścig, nie wiem, rozbić się i tak wygramy.
Oczywiście, jak już mówiłem, tak nie zrobię. Bo to bez sensu jest. Jedziemy dalej, celujemy po 4 zwycięstwa. No po co ten hamulec, po co? No słaby poziom trudności jest tutaj na tym, no nie powiem, no nie, tak jadą bardzo wolno. Ten tor jest krótki, tak więc ten wyścig nie będzie długi. Ło, tutaj to oni w ogóle zwalniają jak debile. Albo to ja jestem debilem, no chyba ja raczej. Sorry. To ja jestem jednak debilem. Ultima nie ma zbyt dobrych hamulców, to trzeba pamiętać. Ja hamulce są dość średnie. No tutaj już lekko na ręcznym sobie muszę pomóc. Ale zdecydowanie i tak można tutaj kogoś wyprzedzić, bo ja tam przecież dopadłem gościa, który był z 1000 metrów przede mną. No, bez żadnego problemu się ich tutaj wyprzedza na tym zakręcie. I to jak? Strasznie tu zwalniacie, pajace. Oni w ogóle... Chciałem powiedzieć, że mi autostradę otworzył, ale jak zwykle. Ja nie wiem, czy ale świetnie, bo tyle błędów, dwa okrążenia zrobić, to... Ciekawe, czy go dopadnę, chyba... Tak, chociaż, bo teraz jest naprawdę daleko przede mną. Trochę poza torem, ale... Liczy się. Musiałem spróbować. Gościu, szybciej. Elegancko. Wiem, że stać cię na więcej. Tak trzymać. Spoko, spoko. Szóste miejsce to na pewno będzie podium. Mówię, bo ten tor jest dosyć krótki, tak więc to, że przede wszystkim jest raczej mało prawdopodobne. Pomimo tego, że to jest łatwe, to jednak popełniłem za dwa, czy nawet więcej dużych błędów i... Po zewnętrznej, no nie. To już jest głupota. Nie, drugie miejsce jest zdecydowanie w zasięgu, bo oni tutaj we trzech wszyscy są. Tam w ich trzech na tym jednym zakręcie można by wziąć, ale... Dobra, jest trzecie i jest. Mogę się tu schować za ciebie? Nie wiem, czy mnie nie wywali zaraz z toru, ale... Oj, za... No, ale głupotę. Znowu... Jedź. Ale głupotę strzeliłem. Co ja się patrzę tam ci do tyłu? Na te samochody. Jeszcze mogłem o pierwsze powalczyć, gdybym teraz pojechał. Nie, i teraz już za bardzo gaz wcisnąłem, głupota. Już się podpaliłem. Dobra, jazda, podium walczę. Na tych zakrętach ścierają ci się opony. Jeszcze o drugie zawalczymy, co? Chyba tak. Mówię, no dużo błędów i to nie będzie kosztować zwycięstwa, aczkolwiek drugie miejsce, jak widzę, jest całkowicie do zdobycia. No nie.
Dobra, będzie drugie. Jeśli tutaj oczywiście nie zlamie to hamowanie. Zobaczcie, jak blisko pierwszego już byłem. To, to dosłownie jest kwestia tych kilku zakrętów następnych. Dobra. 20. Świetny start, H21. Kirby nie tylko zdołał pokonać, no i fajny etap. W ogóle zobaczcie, ostatnie mistrzostwa wyglądają co najmniej dobrze. Dawno nie było trzeciego miejsca, oczywiście te... Tutaj ostatni raz było trzecie. Oczywiście te kilka nieukończonych wyścigów jest troszkę lipne, no ale trudno. Dobra, trzy tory. Tak, to jeszcze mogę pojechać. Zobaczymy, czy będzie ciężki. Silnik tej maszyny ma moc prawie 600 koni mechanicznych przy 7300 obrotach na minutę. Drzwi otwierają się do góry. Lamborghini to najsłynniejsza włoska marka wozów sportowych. Zachwyca elegancką linią. To marzenie każdego rajdowca. Tak gazowo specjalnie, żeby krzyczeć? Tak jest, Diablo. Okej, potrzebujemy dobrego startu. O, to nie ma nic. Startu, no właśnie zobaczyłeś mój dobry start. Jeśli miałem mówić, że za dobrze, to ja nie wystartowałem. No i tu już mam trzy okrążenia, tak więc niestety, ale wyścig musi być ostrzejszy, że tak się wyrażę. No Jezu, to był zły pomysł. Dobra, daj mi ostrzeżenie, trudno. Gościu! No pięknie, naprawdę zabiłeś mnie, no. Ale że jesteś z siebie dumny. Okej, to twoja szansa. No Jezu, jak to są startuje źle. Dobra, nie wiem co to było, nieważne. Daj mi się wyprzedzić przed tym oróż, bo tam nie damy rady, no. Ja nie będę zwalniał. No co wy tak tu zwalniacie? Co oni tak tu jadą po wodzie? Dobre wyprzedzenie, skuteczne i proste. Świetnie jedziesz. Co tu się dzieje? 100 koni mniej macie ode mnie, czy co? Widzę, że to też nie jest zbyt trudne. Boty nie za dobrze sobie radzą ponownie. Chociaż nie mów hop. Zanim nie podskoczysz. Tutaj przez chwilę chciałem go wyprzedzić, ale to byłby bardzo zły pomysł i pewnie skończyłby się jakimś wypadkiem. Sorry gościu, ale wydajesz się dużo, dużo wolniejszy ode mnie, więc po prostu próbuję. Bo ty wydaje mi się w ogóle wolniejszy nawet na prostych. O. Pierdzielam jak przeciąg porównując do nich. Co wy tu robicie? Dobra. Nie chcę dostać flagi, więc wróciłem na tor. Mam nadzieję, że flaga mnie nie czeka. Żaden normalny kierowca tak nie zrobił, więc powinienem jeszcze wyróżnienie dostać. Znowu ich tu wyprzedzę z taką łatwością? No nie, oni się wloką, znowu na tym oróż będzie problem. Ja pierdzielę, dobra, hamulec. Co wy tu robicie? Czemu tak wolno? Musiałem zahamować, była tragedia. No ale niechby mieli 50 koni mniej ode mnie. Spoko, nie narzekam, tylko że znowu łatwe wyścigi są. Tym razem po 3 okrążenia. Dobra, ale łatwe wyścigi, ale ja jeszcze muszę się na torze utrzymać. Trzecie miejsce. Tylko dwa samochody dzielą cię od pierwszego. Świetnie się do niego podczepiłeś.
dwie porszawki mnie osaczyły. Tu, jak mówiłem, nie wyprzedzam. To Diablo nie prowadzi się najlepiej, ale... I znowu w tym samym miejscu, gdzie to próbuję przejść, tym razem się udało. Myślałem, że będzie kontra. No to te trzy wyścigi szybko pójdą. Następne było... Co? Na pewno Formuła 3, ale to chyba jako trzecia właśnie. A drugie tam w środku było co? Nie wiem. Nie wiem co było. Co mamy pod... Nie pamiętam. Nie jakąś formułę znowu? Williamsy? No. Nie, chyba. Wygrana jest twoja. Przyznaję, nie wiem, nie pamiętam. Zobaczymy później. Będę teraz o tym bezsensownie tak rozmyślał. No comment. No comment, my friends. Ja już od początku wiedziałem, że to będzie się, źle skończyć, bo ten... Bo najechałem tam na tą tarkę i w ogóle... No i niby to takie proste, no bo jest proste, ale ja jestem pajacem. No Jezu, słabo się prowadzi samochód już. No nie chcę wychodzić z poślizgów w ogóle. To przez fon? Nie, nigdzie. Po prostu wcześniej go chyba nie wprowadzałem w poślizgi. Poślizgi to jest zła rzecz, dlatego Diablo. Zapamiętam, spróbuję zapamiętać. Nie wiem, czy jeszcze o to drugie powalczę. Teraz mam uszkodzony silnik, więc akurat będzie na poziomie waszym. Z przodu? Nie no, tej szykaniem chyba już go nie dostanę. Niestety raczej nie. Nie no, spróbowałem, ale... Dostałeś karę czasową. Ładnie. Dobra, nic, trudno. Dostałem karę czasową za to, że wyleciałem z toru. Dzisiaj mamy trzecie miejsce. Ale jak będziesz tak dalej jeździć, to sięgniesz po zwycięstwo. Okej, okay, to które to miejsce wyjdzie?